Jeżeli chcecie kupić najtańsze końcy do FIFA 15 przez Paysafecard, zapraszam Was do FIFA Shop. Jeżeli podacie, że jesteście ode mnie, czyli podacie hasło Kamyk, dostaniecie 5% końców, więcej polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk, witam Was w kolejnym odcinku Polish Power. Tak wygląda nasz skład i przechodzimy dzisiaj do pierwszego spotkania. Jak widzicie, nasz bilans to 12, zwycięstw, 0 porażek, 0 remisów. I jeżeli wygramy dzisiejsze dwa spotkania, to zbliżymy się do awansu. No a nawet nie wiem, czy tego awansu nie wywalczymy. Chyba nawet wywalczymy w, w, do ósmej ligi, wygrywając dzisiaj dwa spotkania, także zapraszam Was do pierwszego spotkania i zaraz zobaczymy, jakim składem dysponuje nasz przeciwnik. Oto nasz pierwszy przeciwnik The Killers Brad Boy, tak nazywa się jego skład i... Uuuu! La, 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 la. No tu my mamy Polaków, on gra Kolumbią, ma i ma Martineza, coś co mnie bardzo zmartwiło i to jest pierwszy skład, taki pół złoty, pół srebrny na nasz brązowy. Tak, dostawaliśmy na razie brązaków, no a teraz proszę, grubo. No także zobaczymy, czy pierwszy raz uda mi się wygrać z takim naprawdę dobrym składem. I utracali, utraciliśmy połączenie z przeciwnikiem. O, proszę, nie wiem dlaczego tak się stało. E, ciekawe, czy zaliczy mi to jako. Nie, no nie powinno. Nic chyba nie zaliczy. No dobra, no to jeszcze raz. I jeszcze jednego przeciwnika trzeba znaleźć. Czyżby w końcu znalazło nam przeciwnika? Chyba tak. No to przejdźmy do spotkania. No, dawaj, odpalamy. Zobaczymy, kogo ma nasz przeciwnik. No, niestety, poprzedni wyszedł. No, i teraz mamy zgranie na poziomie 56. Ale chyba złoty ma skład. Marco Royce wypożyczony. Widzimy, że coś próbuje pod Bundesligę. Ale czy mu to wyjdzie, zobaczymy. No, i obronę ma słabą. Coś, co możemy wykorzystać. Zobaczcie: Bramkarz tylko 53 overall. Środkowy obrońca tylko 54. Trzeba, trzeba po prostu to wykorzystać. No i Geworgian, Geworgian, ruletka. Zobaczmy strzał! Piu o, ależ Bramkarz to wybronił. Pierwsza akcja, pierwszy strzał, e a Bramkarz to wybronił w dosyć ekwilibrystyczny sposób, bym powiedział. No ale niestety nie wpadł. Oho, i mamy jeden na jeden. Czy mój bramkarz tak obronił? To jeszcze dobitka nad poprzeczką na szczęście. Oj, było groźnie. Zostawiliśmy sporo miejsca w środku pola mu. No i to niestety, znaczy no, dla nas nie wykorzystał. Brzegę Wurgian, sobota, sobota, faulowany, ale jeszcze się podnosi. Będzie tam żółta kartka chyba odłożona. Sobota, sobota. Sobota, zejdzie do środka, sobota, prosto w bramkarze niestety, ale będziemy mieli rzut rożny i tam też odłożona z żółta kartka wydaje mi się dla przeciwnika, tak jest. No i zobaczymy, może coś z tego rzutu rożnego wyjdzie. Hmm, tutaj no, na siłę próbowałem, gdybym bliżej słupka uderzył, może by to weszło, a tak mamy rzut rożny, no i zobaczmy, dośrodkowanie. E, I tutaj Gewurgian z główki, niestety obok. Przejęcie piłki, podanie górą, piech, piech musi do tego dojść, tak jest, sam na sam, piech. Pięknie, 1 do 0, 21 minuta, 21 sekunda, no i podanie górą tutaj, no źle to wybił przeciwnik, w ogóle nie wiem czy zauważyliście, zmieniłem piłkę na taką i stadion na taki, mam nadzieję, że teraz widać o wiele więcej i o wiele lepiej, jeżeli nie, no to dajcie znać, to jeszcze będę próbował zmienić, zielona piłka, myślę, że ją widać chyba, nie, no nie wiem jak ta jakość YouTube'a, ale myślę, że, że powinno być całkiem ok dobrze, Cetnarski, Cetnarski, podanie do środka, Grzyb, Gevorgian, Gevorgian ładnie zabrał się z piłką. Gevorgian, tak jest. Raz, dwa, trzy, śpiewały. Polish Power. Dwa do zera. No i ładnie to zrobił. Zobaczcie, podobny sposób minąłem Kolesia na eliminacjach Mistrzostw Polski, ale niestety nie trafiłem w bramkę Suarez'em. Tak, właśnie. A gdybym trafił, bym awansował do fazy grupowej. No ale mniejsza o to, gramy. Dobry wślizg, ależ kapitalnie to zrobił. Teraz przejęcie piłki. Dobrze, piech. Uruchomił tę swoją szybkość. Piech. Ładnie mija jednego, drugiego. Jeszcze piech. Piech przy piłce. Piech strzał, ale broni. Bramkarz kapitalnie. Załamany piech. Ale no, akcję miał naprawdę niezłą. No i teraz zobaczcie na to, no strzał niestety w środek bramki, za bardzo, gdyby troszeczkę bardziej w lewo, troszeczkę bardziej w prawo, wtedy mogłoby to wpaść, a tak nie ma bramki, tutaj jeszcze próba, będzie chyba kolejny rzut rożny, nie, od bramki, a to dziwne, nie wiem kto to próbował takiego strzału, no ale i tak prowadzimy 2 do 0. U, teraz przeszedł mnie troszeczkę się zagapiłem, ale na szczęście nic z tego nie będzie, chciałem powiedzieć. No zagapiłem się totalnie. Nie wiem jak ja go tak przepuściłem I Rafael strzela bramkę na 2 do 1 przed końcem pierwszej połowy. No zobaczcie na to, tutaj już myślałem, że wszystko spoko. Tu jeden drugi flisk, Nie wiem co zrobił. Kto to był? Kto? O tutaj! Zobaczcie, co było straszne. No ale 2 do 1. Szkoda tej bramki jeszcze straconej. Może uda się ją odrobić. Jeszcze Georgian Geworgian. Geworgian, Geworgian w środek bramki, nie wierzę. BB. nie było spalonego, nie było spalonego. Geworgian będzie gol, już się cieszył zanim to wpadło. Nie, znaczy, był pewny, że to wejdzie po interwencji bramkarza. Zobaczcie, że on, nie wiem czy będzie to widać na powtórce, wbił tutaj. O, i tu już się cieszy, już się cieszył, już wiedział, że ta piłka znajdzie się w bramce. Zobaczcie, jeszcze może z tej powtórki. O! I on już tu wiedział! On już wiedział, że ta piłka zmierza do bramki. No i jest 3 do jednego. Kuzera, kuzera. Zagra gdzieś przed pole, tam jest Hernani, więc nasz obrońca, Ziajka. Próba jakiegoś przejścia z wodu, ale nic z tego nie wyjdzie. No i przeciwnik, przeciwnik. U, teraz zostawiliśmy mnóstwo miejsca. Rafael, czy. Uuu, lobik, wejdzie. Słupek, nie weszło. U la, 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 la. Już byłem pewny, że straciłem bramkę na 3 do 2. A na szczęście uratował nas słupek. I może teraz z kontry zadziałamy. Z kontry, z kontry. Dobrze piech. Tam sobota powinien już, już biec. Już powinien szukać tego miejsca. Dobrze znalazł się sobota. Sobota, sobota. I teraz... Tutaj dośrodkowanie, główka, ale broni przeciwnik, jeszcze poprzeczka, dobra kontra w naszym wykonaniu, niestety to nie weszło, Geworgian załamany, no zobaczcie, to idealnie leciało, ale bramkarz się wyciągnął, jeszcze musnęła piłka poprzeczkę i będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego, rzut rożny, piech tam, no nie jest najwyższy, no i niestety nic z tego nie wyszło. Dobre podanie i lobik, lobik nad bramkarzem, tak jest i jeszcze podbrudkowy w obronę, w obrońce przeciwnika w cieszynce, super podanie górą, no i lobik, pek tak jest, bramkarz nawet nie wiedział jak zareagować i Arkad już Piech strzela bramkę na 4 do 1. Dobrze, Arek Piech, podanie do niego, świetnie i Arek strzelasz, strzelasz, strzela z przewroty! no nie Arek, coś ty porobił, ile razy ci kazałem strzelić, to, to nawet nie wiesz. O Jarek, Arek. Koniec pierwszego meczu na dzisiaj. Wygrywamy 4 do 1 i my miejmy nadzieję, że tym razem w brązowych trafi nam się inform w tej, na tej pierwszej stronie Polaków. No zobaczymy. W każdym razie kolejne 13 już z rzędu zwycięstwo i jeszcze jedno i awansujemy do ligi numer 8. Poziom brązowy, narodowość polska, szukamy i inforplis, niestety Pazjo, wszędzie ten Pazio, Padzio, Pazio, zobaczcie jak on sprawieć sfiksowany jest. No ale wygląda nieźle, więc myślę, że go kupię i wstawię na lewą obronę. Pazio, okej, okay. spoko. Najtańszy za 1700 kupujemy więc i wstawiamy go do składu, miejmy nadzieję, że będzie grał jakoś super dobrze, nie wiem dlaczego jego cena jest tak duża, ale kto by to wiedział. Przed nami drugi mecz na dzisiaj. Zobaczmy kogo ma e, nasz przeciwnik Killer Team znowu. Chyba wcześniej on był Killer Team, albo przynajmniej w dzisiejszym odcinku. No i pierwszy raz mamy skład złoty cały. No i zobaczymy jak sobie poradzimy. Sporo zawodników BVB, e, dwóch graczy Interu. E, no, także zobaczymy co z tego wyjdzie. E, Niemniej jednak koleś ma. E, Brak, brak, brak środkowego obrońcy jak widać z BVB, no i pewnie na niego zbiera, także no zobaczymy co wyjdzie przeciwko całemu Złotemu. Sobota, ale spuciągnął tą piłę za sobą. Pociągnął, pociągnął, może pociągnie akcję całą ze sobą. Teraz ładnie Geworgian. Gevorgian. Czemu tak do tyłu? Ale jeszcze... Ouu Dobra akcja! Tylko dlaczego ten Gevorgian nie zagrał do piecha, który bieg przed nim. Tylko e, do tyłu. No nie wiem, nie zrozumiem tego. Kto to wykona to? Cetnarski chyba... Nie, jest rybus. Jest rybus, który ma o wiele, wie, wiele lepiej e, ułożoną nogę i zobaczymy. Czy Rybus to wykona dobrze? Rybus! Rybus! Ale broni bramkarz! Dobry strzał Rybusa. Troszeczkę za słabo, ale i tak do... brawo, za, brawo, brawo za decyzję. Dobrze, podanie do Piecha. Piech, przejmij, przejmij. Pędź, strzel. Niestety. Jak ja to zrobiłem? Jeszcze raz. Piech, dobrze. Dostaniesz piłkę zwrotną? Nie dostaniesz. Grzyb. Do środka. Jest Cetnarski. Cetnarski, podaj to. O Jezus. Dobrze jest Cetnarski! JA pierdzie! Jak można było to po prostu zepsuć? Ja się pytam jak? Ten Cetnarski jest do wymiany, już w poprzednim odcinku to mówiłem, w ogóle kupiłem sobie jakiegoś się przecież dlaczego ja go nie wstawiłem? Nie wiem. Ale ten Cetnarski to dno. O, przeciwnik wyszedł ze spotkania, dlaczego tak? O, Szkoda, że nie strzeliłem tej bramki przed chwilą. Przeciwnikę chyba rozłączyło, albo sam wyszedł, musiał coś zrobić ważniejszego, bo zapauzował pierw grę, no ale to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, nie uda nam się chyba awansować, niestety, nie dostaniemy wygranej, gdybym trafił, gdyby wtedy, gdyby wyszedł przeciwnik, dostałbym punkta, tak, jak widzicie, nic nie dostaje. no i niestety jest 0-0, niby 90 minuta, ale była tak naprawdę 30 któraś, także to było na tyle w dzisiejszym odcinku, no niestety, tak się kończy, jak się kończy. 13 wygranych, 0 z remisów, 0 porażek, a nadal jesteśmy w 10 lidze. No szkoda. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie!